Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Simona Patelaną i Angela Fabiani, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Angela. Tego popołudnia Matka ukazała się jako Królowa i Matka wszystkich narodów. Matka miała bardzo jasnoróżową suknię i była owinięta w duży niebiesko-zielony płaszcz. Nawet jej głowa była przykryta tym samym płaszczem. Płaszcz był bardzo szeroki i był trzymany przez dwóch aniołów. Matka miała otwarte ramiona na znak powitania. Pod stopami miała świat, a na nim węża, podobnego do smoka, którego matka mocno trzymała prawą stopą. W prawej ręce trzymała długi różaniec światła, który sięgał prawie do jej stóp. W lewej ręce matka miała mały zwój. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję wam, że dziś znów jesteście tutaj, w moim błogosławionym lesie, aby przyjąć i odpowiedzieć na moje wezwanie. Dzieci moje, przychodzę do was jako Matka i Królowa wszystkich narodów, przychodzę do was jako Matka Miłosierdzia, przychodzę tutaj, aby dać wam pokój. Drogie kochane dzieci, kocham was ogromnie, a dzisiaj znów jestem tutaj, aby prosić o modlitwę za mój ukochany Kościół. Dzieci moje, Kościół potrzebuje wsparcia modlitwą każdego z was. Moje dzieci, to są ciężkie czasy, ale będą jeszcze straszniejsze. Dzieci, dziś jeszcze raz szczególnie was błogosławię, błogosławię obecnych tu młodych ludzi, błogosławię dzieci, a szczególnie błogosławię i udzielam wielu łask tym, którzy są tutaj, aby prosić o łaski. Moje kochane dzieci, Książę tego świata staje się coraz silniejszy, a wy mu na to wszystko pozwalacie swoim złym zachowaniem. Drogie kochane dzieci, wyrzeknijcie się każdej formy zła i czyńcie dobro. Moja miłość wam pomoże i moje błogosławieństwo będzie was wspierać. Moje dzieci, to co ma się wydarzyć będzie straszne, i jeśli nie jesteście gotowi, zło was zabierze. Ważne jest, abyście każdego dnia mówili Bogu swoje tak, codziennie odmawiali cały różaniec święty i codziennie karmili się moim Synem Jezusem. Musicie nauczyć się modlić sercem, a nie ustami, nauczyć się otwierać swoje serca i uczyć się czynić dobro. Uczynki są bardzo ważne, modlitwa bez uczynków jest próżna. Następnie matka pokazała mi Włochy, były one całkowicie zatopione przez wody, przede wszystkim środkowe Włochy i południe, była tam ogromna tama, która się otwierała i zalewała wiele miejsc. Następnie matka pobłogosławiła wszystkich, w szczególności kapłanów obecnych w tym miejscu. Na koniec pobłogosławiła wszystkich. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Simona. Ujrzałam matkę, całą ubraną na biało, na głowie miała delikatny biały welon, na ramionach niebieski płaszcz, na piersiach serce z ciała ukoronowane cierniem. Matka miała ramiona otwarte na znak powitania, a w prawej ręce różaniec ze światła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje drogie dzieci, przychodzę do was, aby przynieść wam pokój i miłość, przychodzę do was, aby pokazać wam drogę, która prowadzi do Pana, przychodzę, aby wziąć was za rękę na męczącej ścieżce, która prowadzi do Pana. Moje dzieci, kocham was i jeszcze raz proszę was o modlitwę, modlitwę za mój ukochany Kościół, modlitwę za moich umiłowanych synów, którzy swoim zachowaniem przebijają moje serce i ponownie krzyżują mojego Jezusa. Moje dzieci, módlcie się, niestety niewielu jest tych moich synów,
którzy naprawdę wierzą i dotrzymują złożonych ślubów. Moje kochane dzieci, módlcie się, aby Pan posłał dobrych pasterzy, aby karmili jego trzodę. Moje dzieci, zbyt często ciało mojego syna jest znieważane, deptane, bezczeszczone, jest ciągle hańbione. Dzieci moje, módlcie się w intencji zadośćuczynienia za popełniane wykroczenia i świętokradztwa. Moje uszy są rozdarte, a moje serce jest nieustannie przeszywane przez ciągłe krzyki i płacze. Módlcie się za ten świat coraz bardziej zepsuty, coraz bardziej przewrotny, który miażdży ubogich i słabych, który znieważa to, co dobre i wskazuje palcem jako głupie, który nienawidzi tych, którzy kochają i tych, którzy czynią dobro. Moje kochane dzieci, nie wstydźcie się czynić dobra, nie bądźcie zgorzkniali w pocieszaniu słabych i pomaganiu ubogim, ale bądźcie z tego dumni, ponieważ wszystko, co czynicie najmniejszemu z waszych braci, czynicie mojemu ukochanemu Jezusowi. Dzieci moje, módlcie się i zachęcajcie do modlitwy, uczcie jak się modlić. Moje dzieci, w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, mówiąc to, korona cierniowa zniknęła z serca na piersi matki, a jej serce zaczęło promieniować na wielu obecnych. Dzieci moje, kocham was, bądźcie zawsze gotowi kochać, tą prawdziwą i bezinteresowną miłością. Bądźcie gotowi przebaczać, przebaczajcie tym, którzy wam szkodzą i módlcie się za nich. Moje dzieci, kocham was wszystkich i chcę was doprowadzić całych i zdrowych do domu Ojca, ale to nie zależy ode mnie, ale od was, idźcie dobrą drogą, nie odwracajcie się od Pana, bądźcie gotowi iść za Nim. Moje kochane dzieci, nie odwracajcie się od mojego niepokalanego serca, z dala ode mnie nie mogę was chronić, dzieci, jesteście łatwym łupem dla zła. Dzieci moje, trwajcie przy mnie. Dzieci, umacniajcie się modlitwą, sakramentami, adoracją eucharystyczną. Dzieci moje, nie opuszczajcie mnie w czasie bólu i próby, nie odwracajcie się ode mnie. Moje kochane dzieci, kochajcie wszystkich bez wyjątku, tą prawdziwą, bezinteresowną miłością, tą miłością, która się nie kończy. Dzieci moje, kocham was. Dzieci moje, módlcie się za ten świat i za to wszystko, co wam do tej pory zapowiedziałam. Dzieci moje, ciężkie czasy zbliżają się coraz bardziej, nie pozwólcie, abyście się okazali nieprzygotowani. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Niech łaski, miłość i błogosławieństwo stąpią na was, moje dzieci, na waszych bliskich i na wszystkich, których nosicie w sercu. Teraz daję wam moje święte błogosławieństwo. Dziękuję wam, żeście się do mnie pośpieszyli.